Już po raz kolejny zawierciańskie kobiety walczyły o swoje prawa. Po raz kolejny spotykamy się, żeby bronić praw kobiet w Polsce, które gwarantuje nam konstytucja i wszystkie międzynarodowe ustawy. Nie zgadzamy się na to, żeby kobiety były uzależnione od tego, że lekarz ma klauzulę sumienia, żeby nie było opieki zdrowotnej na bieżąco, żeby powstawało tak zwane podziemie aborcyjne, ponieważ aborcja będzie całkowicie zakazana w Polsce. Nie zgadzamy się też na to, żeby nie było dostępu do leków, tak? Do leków, które gwarantują na przykład przerwanie ciąży. Do leków antykoncepcyjnych. Domagamy się czegoś, co się nazywa rzetelną edukacją seksualną, bo od tego się wszystko zaczyna. W Polsce takich rzeczy nie mamy. Mimo niepogody w centrum miasta zgromadziło się wielu Zawiercian. Protestujący wnieśli różnorodne postulaty. Bardzo mi się nie podoba jedna rzecz, mianowicie to, że te nasze protesty są łączone jednoznacznie tylko i wyłącznie z ustawą anty- bądź proaborcyjną. To nie o to chodzi. Chodzi tutaj też o przeciwdziałaniu przemocy. Chodzi o dostęp do antykoncepcji, która powinna być powszechna i moim zdaniem podstawowa powinna być darmowa. Chodzi o dostęp do lekarzy. W tej chwili mamy taką sytuację, że zgodnie z prawem współżycie z osobami powyżej 16 roku życia jest dozwolone. Natomiast dziewczyna, która ma 16 lat bez mamy, nie może iść do ginekologa po to, żeby jej przepisał środki antykoncepcyjne. To jest moim zdaniem chore. Powinna być opieka okołoporodowa. Te wszystkie standardy powinny być przywrócone, które zostały w tej chwili zaniechane. Od 1 października mamy nowe przepisy, które nas obowiązują. Nie mamy lekarzy pediatrów w weekendy na SOR-ach. To też jest złe. Także tych postulatów jest naprawdę bardzo dużo. Jeżeli mężczyźni nie powiedzą głośno nie przemocy, no to politycy będą w dalszym ciągu wypowiadać konwencję antyprzemocową, zabierać antykoncepcję. To jest również męska sprawa. Oczywiście, że wspieramy kobiety, ale to dotyczy nas wszystkich. Duże zainteresowanie ze strony mieszkańców pokazało, że walka o prawa kobiet nie jest im obojętna.